Dziękuję. Zatem ten punkt rozpatrzyliśmy. Przystępujemy do kolejnego punktu. Petycja w sprawie zmiany artykułu 16a ustęp 6 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych poprzez podniesienie wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. Bardzo proszę, pan poseł Robert Warwas przedstawi istotę petycji. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, szanowni państwo. Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na zmianie ustępu 6 artykułu 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych poprzez zrównanie wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego z wysokością świadczenia pielęgnacyjnego. Petycja została wniesiona przez osobę prywatną pana Mariusza Nowaka. Petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu. Petycja spełnia wymogi formalne określone w artykule 4 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach. Autor petycji zwraca się z prośbą o zrównanie wysokości zasiłku opiekuńczego z kwotą świadczenia pielęgnacyjnego. Oba świadczenia są regulowane ustawą o świadczeniach rodzinnych. I w chwili obecnej świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom niepełnosprawnych dzieci, którzy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by nimi się zajmować. Jednak pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała nie później niż do końca 18 roku, a w przypadku, gdy dzieci się uczą, do 25 lat. Cel obu świadczeń jest taki sam, a jest nim opieka i pomoc osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Krąg uprawnionych do pobierania świadczeń jest również bardzo podobny. Obejmuje bowiem osoby, które rezygnują z pracy, aby opiekować się bliską osobą niepełnosprawną, czy to niepełnosprawnym dzieckiem, czy niepełnosprawną osobą dorosłą. Różnice są tylko w świadczeniach ich wysokości. W chwili obecnej wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł i zależy od wysokości dochodu w rodzinie, który nie może być wyższy niż 664 zł na osobę miesięcznie. Natomiast kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 2016 roku to 1300 zł. Ponadto od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wartości tego świadczenia, o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie. Obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest relatywnie wysoka w porównaniu do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Coraz bardziej słyszalne są głosy żądania podniesienia wysokości pozostałych świadczeń lub renty socjalnej, a nawet zrównania ich ze świadczeniami pielęgnacyjnymi. Tego rodzaju żądania stanowiły już przedmiot petycji, nad którym pracowała Wysoka Komisja. Autor petycji wskazuje wprost, że dochody, że w tej sytuacji dochodzi do jawnej dyskryminacji oraz nierówności społecznej. Zarzuca również przepisom niekonstytucyjność i poprzez naruszenie zasady solidaryzmu społecznego, równowagi i niedyskryminacji. W związku z tym, że obecnie trwają prace rządowe nad przygotowaniem raportu na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, które opracowuje właśnie międzyresortowy zespół do spraw właśnie osób niepełnosprawnych pod przewodnictwem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, gdzie są prowadzone między innymi prace obejmujące analizę stworzenia jednolitego i kompleksowego systemu świadczeń dla osób niepełnosprawnych, a Biuro Analiz Sejmowych rekomenduje wstrzymanie tutaj tych prowadzenia odrębnych prac w tym zakresie do momentu przedstawienia ostatecznej propozycji rządowej. Dziękuję. Dziękuję. Czyli pana rekomendacja, żeby nie uwzględniać żądania będącego przedmiotem. Po dyskusji jeszcze dobrze, przedstawię. Dobrze, sobie. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele ministerstwa, pan dyrektor Podgórski, jak sądzę, w tej sprawie, tak? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Faktycznie jest tak, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i osób już dorosłych, w chwili obecnej otrzymują trzy różne świadczenia. Mianowicie osoby, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność powstała
w okresie dzieciństwa czy okresie młodości, tego maksymalnie 25 roku życia, jak pan poseł przedstawiał, uprawnione są do świadczenia pielęgnacyjnego i to świadczenie też nie jest uzależnione od dochodów rodziny. To świadczenie w chwili obecnej po tej waloryzacji styczniowej wynosi 1406 zł. Takich osób uprawnionych dzisiaj do świadczenia pielęgnacyjnego jest około 115 tysięcy beneficjentów. Natomiast opiekunowie innych osób niepełnosprawnych otrzymują jeszcze dwa różne świadczenia, między innymi specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym dzisiaj jest mowa w petycji. Jest to świadczenie, które jest dzisiaj już przy nieco wyższym kryterium dochodowym niż w momencie, kiedy ta petycja była składana, bo dzisiaj jest to kwota 764 zł, ale to świadczenie wynosi 520 zł, więc jest blisko no, trzykrotnie niższe niż świadczenie pielęgnacyjne. Takich osób dzisiaj w Polsce jest ponad 42 tysiące. I trzecia grupa to są osoby, które mają prawo do zasiłku dla opiekuna. Nie ma tam kryterium dochodowego, natomiast kwota tego zasiłku wynosi również 520 zł i takich osób jest ponad 36 tysięcy. W 2014 roku, w październiku 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że takie różnicowanie opiekunów osób niepełnosprawnych jest niezgodne z konstytucją i zobowiązał ustawodawcę do zmiany przepisów. Od tego momentu w ministerstwie toczą się prace nad uregulowaniem tej kwestii. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazywał, że powinny zostać wzięte pod uwagę zarówno kwestie jednak kryterium dochodowego w stosunku do wszystkich osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi ze względu na możliwości budżetowe państwa, ale również Trybunał wskazywał na to, że możliwe jest preferencyjne potraktowanie opiekunów, którzy sprawują opiekę nad dziećmi. I w tym kierunku no, prowadzone są w ministerstwie prace. Odnosząc się jeszcze do kwestii petycji, gdyby ją zrealizować i podnieść wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego do wysokości 1300 zł, tak jak było w petycji wskazane, to jest to koszt rzędu 1 100 000 000 zł w skali roku. Natomiast warto zaznaczyć, podkreślić jedną kwestię. Osób, które dzisiaj w Polsce mają określone orzeczenie o niepełnosprawności, nad którymi osoba bliska może sprawować opiekę i otrzymać odpowiednie świadczenie opiekuńcze, takich osób dzisiaj w Polsce no, jest przeszło 1 000 000 osób. Świadczenia dzisiaj otrzymuje około 200 tysięcy. W sumie te wszystkie trzy świadczenia, które wymieniłem. I musimy się liczyć, że podniesienie specjalnego zasiłku opiekuńczego spowodowałoby, że ta liczba osób wzrastałaby. Taką sytuację mieliśmy chociażby w roku 2012, głównie w 2012 roku, kiedy to na skutek zniesienia kryterium dochodowego przy świadczeniach opiekuńczych, no każdego miesiąca około 10 tysięcy osób przybywało w systemie. Podkreślę, że 100 tysięcy osób nowych w systemie to jest wydatek rzędu blisko 2 300 000 000 zł, więc tu te propozycje, które zostaną wypracowane, no muszą niewątpliwie brać pod uwagę możliwości budżetowe państwa. To, co mówił też pan minister Zieleniecki przy okazji rozpatrywania tej poprzedniej petycji na poprzednim posiedzeniu komisji, został powołany również zespół, który ma zająć się orzecznictwem. Orzecznictwem zarówno tym powszechnym, które jest dzisiaj realizowane przez powiatowe zespoły, jak i tym, które jest realizowane czy to przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy różne sektorowe jeszcze systemy. Związane jest to z tym, że
osoby niepełnosprawne są w bardzo różnej sytuacji i wymagają różnego wsparcia. Niektóre osoby są faktycznie takie, które wymagają wsparcia przez 24 godziny na dobę, natomiast część osób, które dzisiaj potencjalnie mogłaby otrzymać, a raczej ich opiekun mógłby otrzymać świadczenie opiekuńcze, część z takich osób, które ma ten znaczny stopień niepełnosprawności, no takiej opieki aż w tak dużym wymiarze nie wymaga. Dlatego też istotne będzie wypracowanie przez ten powołany międzyresortowy zespół jakichś dodatkowych kryteriów, które by mogły szacować, w jakim zakresie ta opieka jest wymagana. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Pani poseł Kornelia Wróblewska, proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Bardzo żałuję, że nie ma z nami już pana ministra. Cieszę się, że przynajmniej został pan dyrektor. Rozmawialiśmy na poprzedniej komisji o wspomnianej ustawie, którą złożyłam w ubiegłym roku. To jest, przypomnę, druk 1100, który dokładnie odnosi się do tego problemu. Uważam, że nie możemy odrzucać tej petycji tak po prostu, ponieważ z kilku powodów. Jak sam pan zauważył, są wyroki Trybunału Konstytucyjnego do tego problemu, które wypadałoby po tylu latach jednak wykonać. To po pierwsze. Po drugie, środowisko czeka. I środowisko za każdym razem powtarza, że bez względu na to, jakie są rządy, to oni stoją, protestują, składają postulaty, a rząd za każdym razem im odpowiada, że po 100 latach zostaną te ich postulaty zrealizowane. I to trochę tak wygląda. Po trzecie, ja bym nawet poszerzyła tą petycję, ponieważ tu nie chodzi tylko i wyłącznie o specjalny zasiłek opiekuńczy. Ja rozumiem, że... Przepraszam pani poseł, my nie możemy poszerzać petycji. Nie, rozpatrujemy ja petycję i musimy się do niej odnieść. Tak, 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 ale chciałabym tylko rozszerzyć temat, w którym rozmawiamy, jeśli mogłabym. Bo mamy nie tylko zasiłek, specjalny zasiłek opiekuńczy. Tutaj pan dyrektor wspomniał, że jest jeszcze zasiłek dla opiekuna, który jest chyba w tej samej kwocie, w związku z tym i dotyczy tego samego problemu, w związku z tym należałoby go również wyrównać ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Dodam, że to było składane w 2016 roku, w związku z tym to już nie jest kwota 1300 zł, tylko po waloryzacji w tym roku chyba 1402 zł, o ile dobrze pamiętam. Trzecia sprawa. Wspomniał pan, że został powołany specjalny zespół międzyresortowy do zajęcia się dokładnie tym tematem. Ja przypomnę, że zespół chyba działa, przynajmniej było ogłaszane, że zaczyna działać od stycznia chyba ubiegłego roku, nie wiem, powstał chyba w kwietniu. Wielokrotnie miałam obiecywane przez pana ministra Michałkiewicza, że będę miała możliwość udziału w tych pracach zespołu. Później dostałam od pana dyrektora odpowiedź, że niestety jestem tylko posłem, w związku z tym w pracach zespołu międzyresortowego nie mogę brać udziału, a przed sekundą osoby ze środowiska osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, które nas oglądają, napisały mi, że mimo prawie rocznego działania tego zespołu, ich temat jeszcze nie został poruszony. Więc ja pytam, nad czym państwo pracujecie i co wy tam robicie, że ci ludzie cały czas czekają. Miał być powołany specjalny zespół, który miał przyspieszyć pracę, a niestety został powołany chyba tylko po to, żeby odwlekać w czasie. Ja w imieniu tych osób pytam, co państwo zamierzacie zrobić, biorąc pod uwagę różne opinie różnych środowisk, wyroki Trybunału Konstytucyjnego i nie zadowala mnie odpowiedź, że państwo nie macie pieniędzy. Bo ja wielokrotnie na mównicy sejmowej mówiłam, że to, ile ja będę miała dzieci, zależy od mojej decyzji. Ale to, czy mi się rodzi dziecko niepełnosprawne, albo czy ktoś z mojej rodziny ulega wypadkowi i staje się osobą niepełnosprawną, to nie jest moja decyzja. I państwo w takich sytuacjach powinno pomagać. Więc ten miliard, o którym pan wspomniał, czy też trochę więcej, bo ustawa, którą złożyłam, opiewa na kilka chyba miliardów, biorąc pod uwagę potrzebne koszty do jej sfinansowania, jest niczym w stosunku do 500+, które państwo rozdajecie ludziom, a jak wspomniałam, decyzja, ile ja będę miała dzieci, jest moją decyzją i ingerencja państwa nie jest tu potrzebna. Jeżeli państwo ma ingerować, to w sytuacjach totalnie kryzysowych i niezależnych od tego, co człowiek może zrobić w tej sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę, pan poseł Warwas. Dziękuję. Postulat wskazany w petycji ma doniosłe znaczenie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. I tutaj też również uważam, że należałoby po prostu wyjść z jakąś inicjatywą. Trwają rzeczywiście prace w zespole. Natomiast żeby poznać szczegółowe stanowisko ministerstwa w tym przedmiocie, ja wnioskuję o wystąpienie z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby otrzymać informacje, w którym kierunku te prace idą, jakie są aktualne ustalenia, żebyśmy po prostu jakiś sygnał rzeczywiście do tego środowiska przekazali. Tak więc proponuję dezyderat. Dziękuję. Dziękuję. Ja proponuję, żeby w tym dezyderacie też wystąpić o określenie terminów, w których będą przedstawione pewne projekty, żebyśmy też wiedzieli, kiedy możemy tego oczekiwać i można było to na bieżąco weryfikować, bo tak jak tu pani poseł Kornelia Wróblewska wskazuje, jej projekt złożony już bardzo, bardzo dawno temu nadal nie jest w ogóle w planie prac komisji, do której został skierowany przez marszałka. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Właściwie pan już powiedział to, co chciałam powiedzieć. Jeśli można w tym dezyderacie ująć, że ten projekt dotyczący dokładnie tego tematu już leży w Sejmie i czeka, to będę bardzo zobowiązana. Dziękuję bardzo. Myślę, że musimy się odnieść do petycji i do petycji zadać te pytania, które tu zostały wyartykułowane. A zatem jest rekomendacja wystąpienia z dezyderatem w związku z petycją w sprawie zmiany artykułu 16a ustęp 6 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, nie widzę. Zatem taką podjęliśmy decyzję. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Petycja wielokrotna w sprawie zmiany ustawy z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.